Cześć! Dzisiaj powiemy sobie o bardzo ważnym, a wciąż niestety zapominanym aspekcie m.in. redukcji wagi. Ale nie tylko. Jest taka jedna rzecz, która po części odpowiada za to, że otyłość pojawia się w naszym społeczeństwie współczesnym coraz częściej. Zapraszam na odcinek. Myślę, że wiecie, że nie tylko ilość kalorii odpowiada za to, czy chudniemy, ale odpowiada za to również m.in. niedobór różnych składników pokarmowych, niedobór witamin czy minerałów. I jest jedna witamina, o której z jednej strony wszyscy teoretycznie wiemy, ale z drugiej strony wciąż niektóre osoby ją lekceważą, a tak naprawdę ta jedna zmiana może przyczynić się i stanowić o tym, czy ktoś chudnie, czy nie chudnie, nawet stosując dietę redukcyjną. I mowa tutaj, moi drodzy, o witaminie D. Witamina D, która jest zalecana do suplementacji praktycznie dla wszystkich, wciąż nie przez wszystkich jest suplementowana i ja to widzę w moim gabinecie, ponieważ osoby, którym zalecam zrobienie takiego badania 25 OHD, bardzo często mają niedobory i zazwyczaj są to właśnie osoby, które przychodzą do mnie z problemem typu cukrzyca, z problemem typu nadmierna masa ciała, insulinooporność itd., itd. I badania, które linkuję Wam część z nich w opisie tego filmu, pokazują, że niedobory witaminy D3 w naszym organizmie odpowiadają między innymi za chociażby zwiększone ryzyko cukrzycy typu drugiego, otyłości i nawet stłuszczenia wątroby, niealkoholowego stłuszczenia wątroby. Zarówno badania genetyczne, jak i niegenetyczne pokazują, że witamina D3 pełni ogromnie istotne funkcje w naszym organizmie. Jest odpowiedzialna za odpowiednią syntezę białek, za naszą odporność, za procesy zapalne i przeciwzapalne w naszym organizmie, a także za to, co dzieje się w naszej tkance tłuszczowej. Nasza tkanka tłuszczowa, komórki tłuszczowe, adipocyty w nadmiernej ilości mają działanie mocno prozapalne i okazuje się, że właśnie wyższe albo odpowiednie stężenie witaminy D3 znacznie obniża te stany zapalne, tym samym umożliwiając redukcję wagi. Badania pokazały też, i to jest bardzo ważna sprawa, że jeżeli mamy niedobory witaminy D, to upośledzone jest wydzielanie insuliny. Stąd też insulinooporność może po części rozwinąć się albo szybciej się rozwinąć, jeżeli mamy niedobory witaminy D3, a wręcz może to doprowadzić też do cukrzycy. Dlatego, moi drodzy, naprawdę wyrównanie sobie poziomu witaminy D to jest moim zdaniem mega prosta, a kluczowa sprawa dla naszego organizmu. I teraz chcę Wam powiedzieć o dwóch badaniach właśnie pod kątem witaminy D3 i otyłości. Jedno badanie, w którym przez okres kilku miesięcy suplementowano 2000 jednostek witaminy D3 u kobiet z otyłością, nie wskazało bezpośredniego wpływu na to, że osoby, które suplementowały te 2000 jednostek, schudły więcej niż osoby, które tego nie suplementowały. Natomiast, co ważne, to badanie pokazało, że te osoby, które wyrównały swoje niedobory witaminy D3, schudły więcej. Czyli standardowe zalecane 2000 albo nawet 1000 jednostek suplementacji witaminy D może to być za mało, żeby podnieść Twój niedobór, bo pamiętaj, że witamina D3 jest rozpuszczalna w tłuszczach. To znaczy, po pierwsze, że warto ją spożywać z posiłkiem, w którym zawarty jest tłuszcz, żeby ona się dobrze wchłaniała, ale po drugie, osoba, która ma nadwagę, ma otyłość, też ma często właśnie niedobory witaminy D, jeżeli jej nie suplementuje w odpowiedniej ilości, również dlatego, że właśnie ta witamina po prostu po części utknie w tej tkance tłuszczowej i bo tam właśnie jest rozpuszczona i te procesy zapalne sprawiają, że no jest ich więcej, więc tak naprawdę tej witaminy D potrzebujemy również więcej. Według niektórych badań nawet 4 razy wyższe dawki powinny stosować osoby z nadwagą czy otyłością. Z mojej praktyki zalecane 2000 naprawdę nie wystarcza. Zresztą właśnie pokazało to badanie, że dopiero przywrócenie witaminy D powyżej przynajmniej 30
jakby dało pozytywny efekt w postaci redukcji wagi. I tutaj dlatego też bardzo ważne jest, aby najlepiej wykonać sobie badanie tego poziomu witaminy D3. Ono nie jest refundowane, to jest koszt kilkudziesięciu złotych, ale moim zdaniem bardzo ważna i dobra inwestycja w nasze zdrowie. I jeżeli masz już, jakby wiesz, jaki jest Twój poziom, to wtedy warto dopasować tą dawkę do tego poziomu, a także do tego, jaką masz masę ciała, bo to jest również istotne, tak samo jak i nasz wiek. Więc pod tym kątem patrzymy całościowo na suplementację witaminy D. Ile jednostek? Nie jestem w stanie powiedzieć Ci dokładnie, ale mogę przytoczyć Ci badanie z 2018 roku, gdzie przez okres 12 tygodni zaaplikowano wyższe dawki właśnie osobom, które miały poziom witaminy D obniżony, według badaczy poniżej 50, czyli ten poziom, który niektórzy już uważają, że jest jakby dobry. No tak, 50 moim zdaniem albo wyżej, też nie ma sensu przesadzać znowu w drugą stronę, jakieś poziomy na jakby 200, to mogą być poziomy toksyczne. Natomiast jeżeli mamy poniżej 50, te osoby dostały witaminę D3 w dawce 50 tysięcy jednostek tygodniowo. Czyli to wychodzi no prawie około 8 tysięcy jednostek na dzień. I była różnica pomiędzy tymi osobami, a taką grupą kontrolną, która dostawała placebo w postaci parafiny. Oczywiście była też dieta redukcyjna wprowadzona i te osoby rzeczywiście więcej schudły, ale także obniżyły się ich właśnie parametry prozapalne. Przy regularnej suplementacji spada chociażby CRP, czyli ten marker stanu zapalnego, cytokiny prozapalne, obniża się poziom insuliny, także te wszystkie parametry bardzo ładnie się regulują. I summa summarum te osoby schudły więcej właśnie dzięki temu, że wyrównały swoje niedobory witaminy D3. Także bardzo polecam iść do laboratorium, sprawdzić poziom swojej witaminy D3 i zasuplementować się odpowiednią dawką i nie rezygnować z suplementacji moim zdaniem nawet w okresie wakacyjnym, czy wtedy, kiedy jest słońce, bo też jak dużo na tym słońcu jesteśmy, zazwyczaj te niedobory możemy mieć tak naprawdę przez cały rok. Także pamiętajcie o tym, dajcie znać, czy suplementujecie witaminę D, może zbadaliście już jej poziom. Pozdrawiam Was ciepło, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!